Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Przepraszam za to, że ostatni odcinek się nie pojawił wtedy, kiedy miał się pojawić według planu. Tak jakoś wyszło, że nie wyszło i w sumie nie było odcinka. Za to dzisiaj pojawią się dwa. Czekamy na dodatek Hot Wheels. Osoby, które mają już zakupiony Season Pass, tak jak ja, będą mogły pograć w ten dodatek. Chyba nawet wcześniej, bo to ma być 8 pojawić się dodatek Hot Wheels. Jestem ciekawy, co to będzie i na pewno pojawi się jakiś live, jakieś odcinki z tego. Dzisiaj spełniam prośbę jednego z widzów. Stoi tutaj Mercedes. Co prawda nie jest to SLS, ale to jest Mercedes, którego posiadam, którego sobie kupiłem albo wygrałem w Wheelspinach. Jest to piękne auto. Akurat wschodzi słońce. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Widz prosił mnie na live, żebym przetestował ten samochód w Forcie Horizon 3. Kurde, jak to super wygląda ta gra. Jestem normalnie, aż zrobimy od razu fotę taką odcinkową. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Czy ta gra nie jest piękna? Jest piękna. Grafika jest niesamowita. To był tryb drona, to jest tryb zdjęcia. Nie wiem, jak tu... Może spróbujmy tak. Piękny jest ten Mercedes. Weźmy sobie może... Nie ekspozycję, tylko przysłonę. Tak, żeby wszystko było w fokusie. Po prostu cudo. Kolor. Tryb zdjęcia. Fokus. Zdjęcie. Coś wspaniałego. Auto piękne. Zapisujemy fotę. Już mam miniaturkę normalnie na ten odcinek. Także co, najpierw zobaczymy, co ten samochód potrafi bez tuningu, bo już w zasadzie ten samochód jest chyba w klasie S1 stuningowany jakoś tam. Chyba nic przy nim nawet nie grzebałem. Klasa S1 to jest taka startowa klasa. O, 835 punktów. Czyli musiałem tego drugiego Mercedesa zrobić w klasie S1 wymaksowanego. Ale kurde, posłuchajcie, jak ta fura brzmi. Jak to przystało na AMG w Forzie. Bardzo fajnie są odwzorowane te auta. Także, jeśli ktoś zdecydował się na AMG w Forcie Horizon 3, no to na pewno będzie miał czego posłuchać. Ten samochód brzmi fantastycznie. No i osiągi w klasie S1 nie są na razie powalające, ale spokojnie. Za chwilę zrobimy sobie tutaj małe dostrajanie, lekki tuning i zobaczymy, co tym samochodem da się osiągnąć. Standardowo mamy tu, oj przepraszam, 7 biegów. Zawsze hejtowałem te 7 biegów, że to za dużo, że tu trzeba cały czas te biegi zmieniać, żeby mieć odpowiednie obroty. A tak naprawdę cały czas mamy samochód na bardzo fajnych obrotach nominalnych i dzięki temu auto w sumie lepiej przyspiesza, zwłaszcza dlatego, że te biegi zmieniają się błyskawicznie. I zwłaszcza dlatego także, że w tym samochodzie normalnie mamy automat, ale ponieważ ja gram na manualu w Forzie, no to w Forzie jest to tak zrobione, żebym miał sobie ten... powiedzmy, że gram teraz jakby na manetkach, tak? Ponieważ jest to klasa S1, nie ma co za bardzo folgować tutaj z mocą. Warto... No i też jeśli chodzi o prowadzenie, no też nie za bardzo. Tak trzeba to wszystko uśrednić, żeby samochód też można było jak najlepiej dostosować. Myślę, że jeśli chodzi o opony, przydałyby się. Jest to Mercedes AMG z napędem na tył, silnik znajduje się z przodu, więc trakcja będzie paskudna niestety. Żeby to polepszyć, możemy oczywiście zainstalować lepsze opony, co i tak nie sprawi, że samochód znajdzie się w klasie S2. Możemy dać mega szerokie kapcie, ale przy takiej mocy może go troszeczkę zmulić. Felgi są fantastyczne, więc tutaj nie będę nic zmieniał. Jeśli chodzi o spoilerowanie... No właśnie. Czy ktoś będzie instalował tutaj taki paskudny spoiler, wiedząc, że fantastyczny spoiler wysuwający się jest od Mercedesa standardowo? Wątpię. Czy jest taka osoba wśród was? Na pewno by się znalazła, aczkolwiek... Ja tak nie zrobię. Możemy troszeczkę... shit, ale dziwnie wygląda ta charakterystyka. Czyli mamy od 2000 obrotów jakby takie obroty nominalne. Bardzo niskie obroty. Zobaczcie, troszeczkę możemy sobie ulepszyć samochodzik. Ulepszenie turbosprężarek znacznie podnosi charakterystykę, ale uwaga,
to wcale nie wpływa dobrze na to, jak się jeździ tym samochodem, bo okazuje się, że zbyt duża moc też może źle wpływać na samochód. Więc okej, mamy 900 punktów. Ja jeszcze sobie zrobię małe dostosowanie tego samochodu i chodźmy na wyścigi, tym razem online. No, wygląda na to, że mój Miecio chyba już jest gotowy do drogi. Co prawda przy wyższych prędkościach przyspieszenie nie jest zbyt dobre. Biegi są dosyć dobrze ustawione, no i kurczę, chyba to prowadzenie też nie będzie zbyt dobre. Tak jak podejrzewałem z tym prowadzeniem, no kurde. Widziałem parę Mercedesów AMG w akcji na dragach w rzeczywistości, no i zawsze przegrywały z jakimś samochodem z napędem na 4 koła, albo jakimś takim, no całkiem nieźle stuningowanym też. No bo tutaj nie mamy niestety za dobrej trakcji, znaczy start nie jest dobry, to i tak są wypasione fury, ja nie mówię, że tam nie chcę kogoś obrazić, kto ma rzeczywiście Mercedesa AMG, to nie o to chodzi, to są fantastyczne samochody i sam marzę o tym, żeby się takim przejechać. Ale kurde, w porównaniu do na przykład takich samochodów jak Nissan GT-R z napędem na 4 koła, to też nie ma co porównywać napęd na 4 koła, napęd na 2 tylne koła, no to na dragu była masakra, tak? No ale tutaj jakoś tam spróbowałem zrobić tak, żeby ten samochód w miarę na zakrętach się zachowywał grzecznie, żeby troszeczkę mu tą dupkę zarzucało, bo też nie chciałem, żeby z kolei był taki podsterowny i wywalało go z zakrętów na zewnętrzną. Ale no nie ma tutaj mowy o czymś takim jak fantastyczne omijanie trafiku, tak? Albo lawirowanie w jakimś tam gęstym ruchu ulicznym, czy też o wspaniałym starcie rodem z samochodów z napędem na 4 koła. Więc troszeczkę trzeba było się przy nim tutaj natrudzić, ale chyba udało się wypracować coś ciekawego. Ja tu widzę, że całkiem fajne auto jeździ i to jest chyba Acura RSX. Damn. To jest fajna fura, będę musiał sobie ją też potuningować. Chyba na następny odcinek sobie ją przygotuję. No ale to jeszcze zobaczymy. Dołączyłem do jakichś zawodów. Mam nadzieję, że to nie będą offroadowe, bo przeważnie jak sobie robię jakąś furę i dołączam do zawodów, to mam jakąś taką furę szosową typowo. Dołączam do takich zawodów, to ale to pięknie wygląda, ja pierdziu. Przed chwilą grałem w Need for Speed Underground 2. Kurde, jak wbijasz do tej gry, to masz wrażenie, jakbyś naprawdę prowadził ten samochód, tak? Ja pierdzielę, to jest... Kurde, w życiu bym nie pomyślał, kiedyś grając Underground 2, że... Tak, jo! Czy wy to widzicie, jak to fantastycznie wygląda? To właśnie tak wygląda. Kurde, Lucek się podniecił. O, przepraszam, ale to jest fantastyczne. No nie, jeszcze znowu też, jak to wygląda. Ej, dzisiaj widziałem, serio, dzisiaj jechałem sobie samochodem i widziałem Mercedesa SLS-a, nie GTS-a, bo to jest GTS? GTS, tak, to jest GTS. I widziałem SLS-a i w porównaniu do takich normalnych samochodów ruchu ulicznego jest to mega szerokie auto. I cieszy zarazem fakt, że jeździł tym jakiś Polak. Tak? To znaczy, że w naszym kraju jest coraz lepiej, jeśli chodzi o majątność Polaków. To jest fantastyczna wiadomość, się bardzo cieszę. Trzymajmy kciuki za Polaków. I widziałem też dzisiaj Nissana 350Z i też wyróżnia się na tle innych samochodów, bo jest oczywiście takie auto ze sportowym zacięciem. Nie jest to klasa Mercedesa SLS-a, już takiego koksa, ale to jest i tak fajne auto. Mówię o tym Nissanie, tak? SLS to już jest w ogóle over the top, ale Nissan 350, a już 370Z, czyli mój ulubieniec, jest fantastyczny. 50 też, ale ten tyłek tak mi się w 50 nie za bardzo podoba. Ale widziałem i na tle innych samochodów naprawdę, jak ktoś jedzie taką furą, będzie się wyróżniał. Acz też nie jest to taki Lamborghini Aventador, żeby każdy ci zaglądał przez okno, nie? Także bardzo spoko, bardzo się cieszę, że możemy na polskich... Jak to wygląda? Kurde, ej, naprawdę teraz gram w takie gry, gdzie grafika nie wygląda tak dobrze. To jest najlepiej wyglądająca gra, w jaką mam okazję grać, nie? I to chodzi
60 FPS-a, fantastycznie. No, jak wjedzie się do miasta, to jest lipa, tak? Ale tutaj po prostu, naprawdę, grałem przez cały tydzień w gry takie jak GTA na PS4, gdzie tam grafika jest trochę gorsza niż na PC-cie, i Need for Speed Underground 2, gdzie też grafika jest tam wiadomo jaka, nie? I tutaj sobie teraz wbijasz, nagle masz takie lol, co to jest? Dobrze, dojedziemy sobie do wyścigu, zobaczymy jaki pójdzie, jakie tu mają fury. Mam nadzieję, że szosówki. I zobaczymy jaki pójdzie tym SLS-em. To nie są pierwsze zawody, ale chyba mają szosowe fury. Tam widzę, że Skyline R34 z tyłu ciśnie. No zobaczymy, tak? No o, ten wyścig chyba go znam. Ja mam nadzieję, że to... O, shit! Mam nadzieję, że to nie będą te okrążenia. Chociaż okrążenia też jakoś tam pojadę. Patrzcie jak Skyline. Co za wariat. No i startujemy. Ja tutaj jakiś Porsche, aha. Mam nadzieję, że żadna 918 tutaj, że żadnej tutaj nie będzie. Ale jest jakiś Mercedes. C63. Też mój ulubiony. To są fantastyczne auta. Kurde, co to za fury mają? No nic, ale sprawdzamy. O, shit. Sprawdzamy jak sobie poradzę. Paradoksalnie na zakrętach wcale nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Przynajmniej na tych dwóch pierwszych. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj gościu latał. Zrobiony samochód, wiecie. Napęd na 4 kółka. Jedzie taki full mocy, mało umiejętności. A czy takie auta też mają jakąś tam zaletę, bo można się nimi fajnie pobawić. Też jakaś tam frajda z tego jest, prawda? To jest też zaleta, no ja sobie zrobiłem tak Cyclona DMC, tego takiego pick-upa. Świetna sprawa, auto daje radę w klasie A i cały czas nim driftuje. Zauważyłem, że całkiem nieźle tutaj podganiam konkurencję, więc jeśli chodzi o moc, jak już się ten SLS troszeczkę rozpędzi, jest naprawdę w porządku. Tylko troszeczkę zapominam o tych biegach, żeby je zmieniać na czas. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, daje radę. Prawie 200 na budziku i taki dosyć, trudny zakręt udało się pokonać. Tu jeszcze kwestia umiejętności oczywiście. Tak jak mówiłem, grałem w Undergrounda teraz dłuższy czas, tam umiejętności nie trzeba zbytnio mieć, można nawet i po ścianach lecieć. Będzie fantastycznie. Tutaj już trzeba się troszeczkę skupić. Zwłaszcza, że rzeczywiście, jak tu się wyłączy kontrolę trakcji i stabilności, no to trzeba dealać z tym, ziomek. Ale wygląda na to, że jestem na 6 pozycji, co wcale nie jest takie złe. I idzie mi. Hamulce ma świetne ten samochód. Naprawdę świetnie się nim hamuje. Patrzcie, dwóch połknę. Elegancko. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. O, żeś ty, ale mocno się nie wepchał. Jestem zaskoczony. Chyba mam lepszą furę od niego. Tylko, że on tutaj driftem wszedł. Tak, i ładnie podszedłem w ten zakręt, więc wyjściową mam wyższą. Przyblokował mnie trochę, ale kurde. Teraz tutaj będzie ciśnienie, patrzcie. Zawsze staram się jechać tak, żeby nikogo nie spychać. Tutaj widzieliście, troszeczkę biegami pohamowałem i zarzuciło mi dupę przed zakrętem. To nie jest dobre. Ale fajnie by było tego ziomka tutaj rozwalić, to bym był na 4 pozycji. Zobaczymy, czy mi się uda. Znaczy, on może być w mojej drużynie, ja nawet nie wiem, w której jestem. Kurde, co on tu zrobił? Zahamował, bo tak mu te strzałki pokazywały. Ale hamuje się dopiero tutaj i tu. I poszło mi fantastycznie, kurde, popełnił jakiś tam karygodny błąd. Dzięki temu udało mi się wygrać, ale kurde! Jestem zaskoczony tym Mercedes, myślałem, że będzie dużo gorzej niż w nim szło. Myślałem, że jednak będę musiał troszeczkę więcej czasu poświęcić na ten tunik, a tu się okazuje coś zupełnie innego. Jestem zadowolony, wiem, pierwsza... Co to za gwiazdka? Zobaczcie, tam koleś jakąś gwiazdkę miał. Czy to oznacza, że miał 1000 poziom? Czy się zdobywa jakąś gwiazdkę? Czy to pierwszy poziom? Nie mam pojęcia. Jakieś tam... Jakąś tam platynę miał, czy coś? Co to jest? Jakaś ranga? Jeszcze nie widziałem takiej rangi. Był na pierwszej pozycji, więc to musi być jakiś hardcore. Ło, co? Ej, wbiłem na drugi wyścig
I teraz... aha! Wiem, o co biega. Bo teraz jest Forzaton i ja za zrobienie jakichś tam rzeczy w Forzatonie dostałem tyle punktów doświadczenia. Znaczy, dostałem tam 75 tysięcy XP za to, że ukończyłem jakieś tam rzeczy. A to się przełożyło na punkty doświadczenia tutaj rzeczywiście w tym wyścigu. Kiedyś tak było w Forzie, że jak ktoś miał samochód Forza Horizon z tymi dodatkami, które na przykład mnożyły nam punkty doświadczenia za zrobienie jakiegoś tam driftu, za, nie wiem, wykonywanie jakichś tam rzeczy różnych, tam sztuczek, albo za w ogóle uczestniczenie w wyścigu, no to rzeczywiście liczyło się do tej punktacji. Później to załatali, ale nie załatali tego, że jak ktoś wbije sobie właśnie w Forzatonie te punkty, to też się liczą jakby do tej punktacji w klasyfikacji generalnej, jeśli chodzi o mistrzostwa. I teraz te typy tutaj myślą, że jestem jakimś cheaterem, że sobie nagle 100 tysięcy punktów doświadczenia wbiłem. O, zobaczcie. I ich o tutaj oszukuję, o co chodzi? No fuck. Ale śmieszna sprawa, bo ja dołączyłem na drugi wyścig. Ukończyłem ten wyścig na trzeciej pozycji, czwartej chyba. I tu nagle ziomek sobie, o, ma pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i nie zanosi się, żeby ktoś to przebił, tak? Bo zresztą na tych wyścigach, na mistrzostwach ciężko jest zdobyć więcej jak 100 tysięcy punktów doświadczenia. A taki lucek już na drugim, nie? I teraz osiągnięto poziom czwarty klubu, nagroda, coś tam 25 tysięcy punktów doświadczenia, to kurde, jak ja to skończę, nie wiem, shit, może być grubo. I tu jedzie mój ziomek z teamu, to może być ciekawe teraz. Ale zobaczcie, kurczę, idzie mi tym SLS-em dobrze, może trafiłem akurat na słabszych graczy czy coś. Ale kurczę, trzymam się stawki, naprawdę w klasie S1 chyba to będzie jeden z moich fajniejszych samochodów. Może nie tyle najlepszych, ale fajniejszych, bo naprawdę przyjemnie mi się nim jeździ. Nie jest to super skrętne auto, ale jeśli chodzi o przyspieszenie i w miarę taką kontrolę trakcji, to potrafię go ogarnąć. Może uda mi się taki tunik teraz na szybko zrobić i w miarę mi to wyszło, że ten samochód jeździ dobrze. Albo po prostu trafię na słabych graczy. Trzeba to będzie zweryfikować, jak będziemy grali gdzieś tam na live w Forza Horizon 3. To wtedy na pewno to wyjdzie. Ja tak zawsze na odcinkach taki kozak, o, tutaj kogoś tam rozwalam, jakichś tam domów na multiku, nie? Ale zagram z ludzkami, o kurde, to chyba coś z samochodem jest nie tak, to jest jak krasnoludki mi przez noc popsuły auto i już ciężko się jeździ. No ja tak mam właśnie, ale i tak jestem wielkim szczęściarzem, że te wyścigi, które teraz jeździmy, to są wyścigi na asfalcie, że to są szosówki i mogę sobie rzeczywiście tego SLS-a przetestować kontra zwykli gracze. A tak to zawsze mi się dobijają jakieś wyścigi offroadowe, jeśli mam samochód przygotowany już na szosę. Także trzeba bić oklaski. Jestem ciekawy, ile ja będę miał teraz punktów doświadczenia po skończonym tym wyścigu. Czyli tak, zdobyłem sobie teraz, byłem w grupie niebieskich niestety, i zdobyłem sobie teraz te 200, no 400 punktów doświadczenia dodatkowo. Zaraz zobaczymy, ile będę miał w generalce. To będzie bardzo ciekawe. Bo coś tam dostałem, 25 tysięcy, ale nie wiem czego, czy to były punkty doświadczenia, czy to były kredyty, nie mam pojęcia co to dokładnie było. Ale musicie przyznać jedną rzecz, kunsztownie wygląda ten SLS, no nie jest to SLS, tylko to jest AMG GT, GTS. Świetnie wygląda. SLS właśnie mi się mniej podoba, bo ten przód ma taki nieciekawy. Tył spoko, ale ten przód tak właśnie nie do końca mi podchodzi. Okej, i Mazda MX-5, proszę bardzo. Najnowsza, przepiękny samochód także. 112 tysięcy punktów doświadczenia. Najlepszy jestem na sesji. Kurde, czy ktoś to przebije, ale to właśnie wykonując ten tutejszy, teraźniejszy Forzaton, właśnie udało mi się zdobyć tyle punktów, nie jakimiś tam cheatami. Oni mają mnie teraz za cheatera na bank. Dobrze, jedziemy na następne zawody. Kurde, jak to Forza wygląda. Zobaczcie nawet,
odbija się światło z tylnych lamp na drodze i to wygląda ultra realistycznie. Znaczy, nie tyle realistycznie, co po prostu ładnie, może tak, bo tak powinniśmy mówić chyba na te gry. Czy gry powinny dążyć ku realistyczności, czy ku temu, żeby był z nich fan, żeby one po prostu wyglądały ładnie? Ale jeśli w takiej grze, z taką grafiką, są tak piękne samochody jak AMG GTS, to ta gra nie może być brzydka. Nie może być. Jest po prostu fantastyczna. Wygląda ślicznie i bardzo się cieszę, że mogę ją dla was nagrywać. Okej. Jestem na miejscu i startujemy. Teraz dobiło troszeczkę więcej graczy. Ci nowi, co dobili, to pewnie takie oczy. Kurde, koleś ma 112 tysięcy punktów. To musi być jakiś koksu nie do ogrania. Albo co on robi? W ogóle to mnie cały czas driftuje na tych wyścigach, nic więcej. A ja sobie po prostu jadę i zrobiłem Forzaton przy okazji. I tak wyszło. Znaczy ci bardziej doświadczeni to pewnie ogarniają, o co biega. O, widzę tutaj najnowszego Mercedesa AMG C63. On mi się tak na początku nie do końca podobał, bo z tyłu to jest taka mydelniczka. Bardzo taki opływowy. Taki depilator trochę. No może bardziej mydelniczka, takie mydło. Opływowy, nie? Taki, wiecie, jaki. Ścięty śmiesznie. Ale te nowe Mercedesy mają to... A to może nawet nie Mercedes, tylko BMW. Tak z daleka ciężko rozpoznać, chyba BMW. No to BMW. Ale ogólnie te nowe Mercedesy są właśnie tak z tyłu zaokrąglone bardzo mocno. I o ile ten tył jest taki jeszcze dyskusyjny, bo nie każdemu może się to podobać, o tyle przód, grill jest fantastyczny w tych nowych Mercedesach. Naprawdę Mercedes miał świetny, nie wiem, koncept, świetnych projektantów, grafików, czy artystów, którzy tworzyli te samochody. Naprawdę super sprawa, bardzo mi się to podoba. Widziałem w rzeczywistości, te auta robią mega, mega wrażenie, naprawdę. Coś wycięte z przyszłości, ale jednocześnie w takim dobrym smaku, nie jakieś tam proto z GTA na przykład. Jakieś tam naprawdę takie mega futurystyczne samochody, które nie są już nawet zjadliwe. To są po prostu piękne auta, no, co tu dużo gadać. Bardzo, bardzo lubię nowe Mercedesy. Była jeszcze taka generacja Mercedesów, które też mi się podobały. Ale najbardziej nie lubiłem tych okularników, które strasznie mi się nie podobały. Chociaż wśród tych okularników też były perełki, też były fajne samochody. Chodzi mi o tą generację, prawda? O te roczniki okularnikowe. Trzeba tu sporo redukować i przy wyjściu z zakrętu na nierównej nawierzchni może być troszeczkę problem z trakcją, no ale nie ma się co dziwić. Jak wspomniałem na początku odcinka, jest to samochód z takim ułożeniem, silnik z przodu, napęd na tył. Zawsze to będzie powodować jakieś problemy, jeśli ktoś gra bez wspomagaczy, będzie miał zabawę z takim autem i także z dostosowaniem. Wiadomo, że ja mam mniej mocy niż na przykład inni gracze, którzy grają z wspomaganiem, więc na prostych będę gorszy, ale dla mnie wtedy gra jest taka bardziej satysfakcjonująca. Nie zawsze wygram, chociaż teraz wygram tak czy inaczej, bo kurde, mam 112 tysięcy punktów w tym momencie. To ciężko przegonić na jakimkolwiek wyścigu, co by oni nie robili. Ale właśnie, tutaj znowu jest gościu, ten Sliver Fox w Nissanie GT-R z 17 roku, który ma level gwiazdkę i zastanawiam się, co to jest, skąd się to wzięło, czy to już jest ten poziom tysięczny? Tak się właśnie zastanawiam, ale ten z kolei nie był jakiś tam dobry i został sobie gdzieś tam z tyłu. Nie wiem, co ta gwiazdka oznacza przy Niku. Tak, tam powinien znajdować się poziom. Także wygrałem raczej bezprecedensowo. Nikt się tu nie będzie sprzeczał z Luckiem, że Lucek przegrał. Lucek wygrał i to miażdżącą przewagą prawie
dwa razy więcej punktów od najlepszego zawodnika. Ale to wcale nie oznacza, że jestem taki dobry, po prostu miałem farta, bo wykonałem Forzatą. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o nowych Mercedesach, o Mercedesie, którym jeździłem na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się gorąco. Na razie. Pa, pa.